Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy, będę rozgrywał partie, które będę komentował na żywo. Rozegram tutaj turniej na 5 minut. Będzie chwila czasu, żeby opowiadać o planach. Będzie to zadanie ciężkie, ale mam nadzieję, że temu sprostamy. Jedziemy. Przeciwnik E4, no to gramy C5, obrona sycylijska. Prawdopodobnie skoczek F3, będziemy to grać dosyć szybko. Tak, D4, odbicie, skoczek odbija, skoczek na C6, skoczek na B5. Tu gramy D6. D6 jest taka opcja. Poczekaj, muszę się chwilę zastanowić, co tutaj czarnymi sobie wymyślałem kiedyś. Chwilkę muszę się zastanowić. D6, 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 skoczek F6 to mi wjedzie tutaj. Skoczek F6, skoczek C3, bicie, bicie. Nie mogę D5, bo wybija do końca. Hetman, hetman i skoczek C7 i jest szach i tracę hetmana. Znaczy się tracę pionka w całym rozrachunku. Dobrze, gramy szybko, bo to jest na 5 minut. Muszę troszeczkę przyspieszyć ruch D6. Grać trzeba. Goniec F4 będzie mnie prowokował prawdopodobnie. Gramy A6. Skoczek wrócił, skoczek F6. Struktura jeża. Goniec E7, roszada, tak. Każdy tutaj walczy o szybki rozwój. Jeżeli F4, to hetman C7. Hetman C7, żeby wzmocnić punkt na E5. Dobrze, on puścił teraz pole na E5 i sobie tutaj pięknie stanę skoczkiem. Nie chcę zbić też gońca od razu. Może są takie drogi. Będę bardziej chciał zagrać B5 i goniec B7, chociaż w tym wypadku goniec D7 będzie chyba lepszą opcją. Jeżeli goniec F4 i będzie planował zbicie skoczka, to jak najbardziej jestem na tak, bo te piony zdwojone będą. O właśnie, te pionki zdwojone są silne. Są silne, mam parę gońców. Pozycja czarnych jest. Z czystym sumieniem stwierdzam lepsza. Jest lepsza, przyjemniejsza. Biały nie ma tutaj żadnej kontry. Poza tym goniec uderza w swojego piona, jest mało aktywną figurką. Może go przestawić przez C4 z jakimś B3, C4, ale nie, skoczek tutaj. Zagramy B, no właśnie, jak zagramy? Nie, zrobimy roszadę. Jest opcja oczywiście, goniec C4, to zagramy mu B5. No, trzeba tutaj na pewno zagrać wieżą na D8. Uaktywnić nasze figury, ustawić się w jakichś optymalnych pozycjach i kontrolować przede wszystkim czas. Tak, przeciwnik gra A4, żeby się wbić na pewno tutaj gońcem. No dobrze, moi drodzy, jakie tutaj mamy teraz możliwości? Zagrajmy swoją grę. Zagrajmy wieża D8 na wolnej linii, planując gońcem. Skoczek B3, skoczek B3. Król H8. Myślę, że to będzie dobra opcja. Zawsze tutaj z tej diagonali uciekamy i będziemy planować. Co będziemy planować? Właśnie. Mamy dużo dobrej gry. Może zaplanujmy sobie grę trochę szybszą. Zagram taki ruch z goniec B4, żeby zbić. Po prostu wziąć pionka. Dlaczego nie? Skoczek może odejść. Trochę go postraszymy. Wtedy. Aha, w ten sposób to on mnie straszy. Ok, odejdziemy z powrotem. Wrócił. Powtórzyć ruchy, nie powtórzyć ruchów. Zagramy gońcem. Będziemy chcieli tutaj patrzeć na pionka i jest teraz opcja zbicia skoczkiem. Gońcem zdobycie piona jest możliwe. Tylko to zdobycie piona może nie jest od razu takie dobre, bo przeciwnik miałby też opcję na wymianę i jakiś rozwój może szybszy. Dobrze, jakby tutaj zagrać, moi drodzy, jakby tutaj zagrać. Coś trzeba grać. Na pewno pozycja jest dobra, tylko dobra, a wykorzystać dobrą pozycję to dwie różne rzeczy. Zagram G6 z planem koń H5 i koń F4. Jeszcze króla G7 mogę podprowadzić, więc zobaczymy, co tutaj zagra. I muszę przyspieszyć grę. Przyspieszyć grę trzeba, koniecznie, 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 moi drodzy. O, teraz szybko zagram, tu jeszcze grozi wejście piękne na G3. Jeżeli król H2 może się pokuszać o takie posunięcie jak goniec H4, dziwnie będzie wyglądało, ale wykorzystam słabe czarne pola. Jeszcze tak, bicie, bicie. I tutaj goniec na F4. Goniec G5, goniec F4, skoczek G3, są takie plany. Jeszcze hetman B6 po diagonali, będę bardzo, bardzo mocny. Dobrze, przeciwnik w ten sposób sobie pogrywa.
Ma prawo. Ma prawo, właśnie. Zajmijmy dobrze linię F. Nie pozwólmy wejść przeciwnikowi. Ale on wejdzie. Wejdzie. Bo tu jest goniec. Nie zauważyłem. Dobra, hetmanów nie wymienię. Wymienię w ten sposób. Teraz troszkę muszę przyspieszyć, bo przeciwnik, widzę, też nabrał tempa w grze. Skoczek A5 jest nieprzyjemny. Bardzo nieprzyjemne. Coś tu trzeba wymyśleć. Słuchajcie, kusi mnie, żeby wziąć, ale tu nic nie widzę. Jeszcze. A może goniec H4? Bicie, hetman F4 z szachem, skoczek G3 są fajne opcje, ale dosyć ryzykowne. Chyba za mało materiału będę miał, żeby tutaj tak w ten sposób sobie poczynać tą rozgrywkę. Przeciwnik traci czas, ma go coraz mniej. Teraz mam opcję goniec H4, bo jeśli zbije, to konik F4, więc tak zagramy. Więc tak zagramy. Na pewno go zdziwiliśmy i teraz zdobywamy pionka i jesteśmy cali happy. Tutaj G4, skoczek F4. Jeśli pion odejdzie w ogóle z pola G3, jest skoczek F4 z widełkami. Dobra, na to byliśmy przygotowani. Nie ma wyjścia, słuchajcie, trzeba zbić i trzeba zbić. Pion więcej, ale jest koń. Jest koń na A5, niebezpieczne posunięcie. No tutaj się strasznie mój przeciwnik rozgrywa. No właśnie. Otóż to. No cóż, muszę wrócić. Skoczek zbije, ja zbiję, on zbije mi pionka. Wracam gońcem pilnować pola A5 i musimy szybko podprowadzić króla do gry. Jeszcze skoczek F4 jest opcja, żeby tutaj zbić pionka. Zajmujemy chwilę czasu jeszcze przeciwnikowi. Dobra, skoczek F4 zawsze to skoczek troszkę bliżej, ale biały jest niezły. Grożę z biciem oczywiście, grożę, ale nie chcę od razu zbić, bo szkoda czasu. Muszę szybko króla podprowadzić. Dobra, podprowadzam szybko króla. Podprowadzam szybko króla tędy. Prawdopodobnie będę chciał wędrować. Oj, panie szachuś, pan chyba podstawił znowu. Dobra, gram tu i staram się zbić tu. Jeżeli skoczek A2, to dam szacha, wskakuję tu i bronię na chwilę. Może go jakoś oszukam. Czasu mało, ale jest opcja. Właśnie, szach, skoczek D4. No, jeśli król E2, skoczek D4 i C3. No, dokładnie. Będzie źle. Będzie źle. Dam mu dużo temp. Spróbuję z powrotem. No jestem chyba jestem na straconej pozycji. No właśnie, no właśnie. Muszę zagrać tak tutaj i mam szacha. Zbijam. No, jedyna szansa to tylko te wolne pionki, ale no tutaj jeszcze mam opcję z szachowania. Dobrze, idę z szachem, wracam z koczkiem. Szturm tu przeprowadza przeciwnik na tym skrzydle. Chyba nie zdążę, ale z opcją zagrania szybciej tutaj królem do pomocy. Król szybko do pomocy i król szybko do pomocy. Jeszcze chyba się uratuje. Mam tutaj ratunek. Niewiarygodne, trzy piony wolne, ale tutaj to już cię oszukałem, mój drogi przeciwniku. Jest szach z odsłony, biorę skoczka. No czas zrobił swoje, całe szczęście. Przyznam szczerze, niełatwo się komentuje, jak się gra. Znaczy, niełatwo się gra, jak się komentuje, może w tej kolejności. Tu jest wszystko przytrzymane, no to idę pionem do góry. Pionki maszerują do przodu. Jest to już pozycja wygrana. Król, pion, król, pion. Może to drugi pion w takim razie. Mogę sobie zagrać królem, pozbierać piony bez ryzyka. Goniec tu bezpiecznie mogę zawsze obronić. Jeśli król zbija, to maszeruje pionem. Przeciwnik się poddał. Cieszy mnie to niezmiernie. Mamy pierwsze punkty w turnieju. Oj, długo partia trwała, moi drodzy, długo, długo. Jest tutaj opcja też cięcia czasu, czyli na przykład przed partią decyduje się na 2,5 minuty na zegarze. Wtedy będę musiał grać zdecydowanie szybciej. Słuchajcie, no zaryzykujemy. Przytnijmy sobie czas. No już trudno.
D4, skoczek F6. Przepraszam, gramy obronę królewską indyjską, H4. Nietypowy ruch, nie podoba mi się to posunięcie. Znaczy się, podoba mi się to posunięcie ze strony czarnych. W takim razie będę miał fajną placówkę na G4. Co on tu chce zrobić? On chce mnie szybko ukarać. Niewiarygodne, co za wredny człowiek. Goniec G7, chce zrobić szybko roszadę. Rozwój najważniejszy. Bicie na D5, skoczek bije. No dobra, tu jest roszada, jestem bezpieczny, jest w porządku. Teraz będę się zajmował tutaj dalszą grą. Zbija, zbija, bardzo proszę, zbijam. Okej, mamy tutaj pozycję bardzo podobną do struktur obrony Greenfelda. C5, chcemy podważyć centrum, skoczek, podważamy centrum. Chcemy tutaj bardzo mocno napierać na centrum. Zobaczymy, jak zareaguje przeciwnik. No dobra, jednego piona trzeba zbić. I to koniecznie. Zagramy sobie, tutaj mamy też opcję fajnego szacha. I tak zrobimy. Wykorzystamy to, że mamy szybciej roszadę zrobioną i opcję na wieża D8 z męczeniem przeciwnika. Wymiana hetmanów jest jak najbardziej korzystna. Wieża D8 i chcemy zbić pionka. Tutaj jak król pozostanie na linii D, będziemy starać się zbić na E5. Mądrze. Teraz czy można zbić tutaj? Czy to będzie dobra opcja? Tu przeciwnik chce zagrać goniec C4, chce zagrać. No dobrze, zagramy goniec F5, potem E6 i staramy się wjechać wieżą na C8. Uważam, że ta pozycja jest bardzo dobra czarnych. To jest bardzo dobra pozycja czarnych na pewno. Biały tu nie uzyskał nic za pośrednictwem tego posunięcia H4, a czarny już ma świetne wieże. Król jest na tych liniach, więc jest na pewno dobra opcja. No i teraz co? Teraz gramy tu i zdobywamy materiał. Słuchajcie, chyba tak. Dobra, gramy. Król B4 jeszcze desperackie, to wtedy chyba zagramy tak. Wprawdzie możemy zbić tutaj do końca, chociaż wieżą? Nie, wieżą nie mogę, co ja tutaj myślę. Tutaj goniec odejdzie, szach końcem na F8. Co tu się dzieje? Tak, 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 tak. Groźba będzie silniejsza niż jej wykonanie. Jeszcze mamy gońca na D3, z szachem goniec, jak nie goniec, król będzie na B5. Jężyk się plącze, plącze, plącze. Minuta 27 na zegarze. Ok, mamy szacha. Gdzie ma król odejść? Nie ma opcji, wieża C5 musi zagrać. Wtedy jeszcze można zagrać, jak zbijemy tu, to nam zbije tu, więc zagrajmy dokładnie i zagrajmy skoczek na B7. Teraz już w ogóle możemy zbić pionkiem. Tak, zwycięstwo. Zwycięstwo stuprocentowe. Super. Mamy zwycięstwo. Wracamy do turnieju. Ok, teraz możemy trochę wyluzować, zagrać spokojniej. Czyli nie ucinać sobie czasu. 42 minuty do końca. Czekamy, czekamy dalej na jakieś tutaj rozwiązania, moi drodzy. Co ja już wygaduję? Późna pora. Czekam na przeciwnika, rzecz jasna. No dobrze. Teraz nie będę ucinał czasu, chociaż kusi mnie. Dobrze, ucinam czas. Jeżeli utnę czas, to też mam opcję, jeżeli wygram, zdobywam więcej punktów. To też jest ryzyko. D4, skoczek F6, C4. Jaki debiut wybierze mój przeciwnik? C5, czyli takie struktury Benoni. Gambit wołżański, skoczek F3. Jedna z opcji. Można oczywiście bić do końca, to też jest dobra opcja. Hetman C2, chce zagrać z planem E4 i potem zbijać pionki. Hetman potrzebny jest właśnie do ruchu E4, żeby bronić tego pionka na E4. I teraz będę starał się zbijać na B5. No dobra, teraz bicie na B5 jest opcją dobrą. Goniec G7 wzmacniam skoczkiem na C3 pole B5 i wyprowadzam figurę. Jeśli nie, no to zbijam z szachem i mam szybką roszadę. Pion więcej, to nie znaczy, że od razu jest zwycięstwo, ale jest już to. Słuchajcie, czy nie wykorzystać teraz i nie zagrać E5, skoczek bije tu. Mam ochotę zaszaleć. Mam ochotę zagrać tutaj, bo jeśli zbiję pionek, to ja zbijam skoczkiem. I mogę go trochę zamieszać. Słuchajcie, nie powinienem chyba tego robić, ale spróbujemy. Jest to gra internetowa, mamy mało czasu, więc spróbujemy. Spróbujemy zamieszać. Spróbujemy zamieszać. Tutaj szach, to skoczek C3. I teraz właśnie skoczek C6 mi się podoba.
Będę tutaj patrzył na piona, patrzę na hetmana. Hetman B6 prawdopodobnie to skoczek C3. Tak, skoczek C3. Jedna figura jeszcze do wyprowadzenia, chociaż goniec już gra. Jeśli król robi roszadę, to zbijam na E7 z szachem i robię sam roszadę. Jeśli skoczek zbija tutaj, to zbijam. On nie może odbić, bo skoczek C7. Tak, wszystko jest w porządku. Wszystko jest pod kontrolą. Ryzyko się opłaciło. Pozycja jest dobra białymi. Właśnie, on będzie mnie tu męczył, moi drodzy. On będzie mnie tu męczył, nie pozwoli mi zrobić roszady. Ale taki ruch grozi tutaj szach. Nie chcę się wpakować w jakieś pułapki. Czy tak mogę zagrać i się wzmocnić? Dobre posunięcie zagrał mój przeciwnik. Słuchajcie, mało czasu. Dobra, gram hetman E2. Chcę zbić tutaj, chcę dać mata na E7. Przy okazji bronię gońca i chcę zrobić szybko roszadę. No to jest mój cel na... A, mamy mata. Słuchajcie, mamy mata na E7. 14 ruchów jest mat. No, oszukaliśmy przeciwnika. Przeciwnik zrobił błąd, wykorzystane. Bardzo fajnie, czekamy na kolejnego gracza. Teraz troszkę zwolnimy. A teraz będziemy grać na 5 minut spokojnie, nie będziemy ucinać czasu, żebym wam tutaj trochę więcej pokomentował. Jednak presja turnieju powoduje to, że chce się ucinać czas, zdobywać te punkty. Znowu mamy obronę sycylijską, ruch C3. No dobra, tutaj skoczek F6 gramy. Planujemy tutaj przepchanie pionka, skoczek D5 nie przepchał. Ok, czyli mamy pozycję taką dosyć normalną. No to D5. Gramy po ludzku do centrum, skoczek E7, patrzymy na piona, chcemy zagrać skoczek C6. Ok, mamy, słuchajcie, obronę francuską? Mamy obronę francuską, zawsze mi się ten goniec nie podobał, nie chcę grać obrony francuskiej. Zakombinujemy, zagramy B6 i goniec A6. Chcemy się pozbyć tego paskudnego gońca C8. Gońca słabego w obronie francuskiej, nie jest to dobra opcja, żeby tego gońca trzymać. Dlatego goniec A6, szybko staramy się go wymienić i problemy się same rozwiązują. Ok, pamiętajcie, w obronie francuskiej wymiana gońców białopolowych jest korzystna dla czarnego. No i szybka roszada, jest w porządku. Nie ma tutaj, chodzi o to tutaj, że białopolowy goniec nie ma opcji atakowania nas na H7, męczenia nas tutaj. No dobrze, słuchajcie, trzeba grać proste szachy. Zagrajmy B5. Hetman będzie miał furtkę. Wprowadźmy wieżę na C8 za chwilę. Albo na B8. Może na B8. Na B8. Może spróbujemy zagrać jeszcze B4. Aha. Tutaj. To on. Co on tutaj gra? Tak. Zbije. C4. Dobra. B4. Trzeba zagrać B4. Jeśli C4 zbijemy na D4. O, ciekawe. To zbijamy skoczkiem. Słuchajcie, czy pionem. Pion będzie miał tu świetną kontrolę. Skoczek C7, skoczek B5 i tak. Dobra, zbijamy pionkiem. Pionek jest świetny według mnie w tym momencie, ponieważ blokuje bardzo tutaj rozwój. Teraz mamy plan skoczek na C7. Skoczek był tutaj słaby, nie miał już dobrej gry, więc go przeprowadzamy teraz na B5 i wskakujemy na C3. Myślę, że przeciwnik będzie miał duże problemy. No coś tu próbuje chyba robić na skrzydle. Pionek może pójdzie do przodu na F4, ale my świetnie wskakujemy skoczkiem na C3. Chce nam dać tutaj mata. Słusznie. Skoczek C3 zagrać, zagramy. Planujemy zbić pionka, wieża C2 prawdopodobnie. Tak też poszło. Może bierze E8, skoczek F8, żeby tu się ciut obronić. Myślę, że nie zaszkodzi. F4 jeszcze jest opcja. Chce nam wymienić skoczki. To bierze C8. Jeżeli nam tutaj... Aha, dobrze, cieszę się. Jeżeli zajmuje przeciwnik czas nam na skrzydle hetmańskim, to dobrze. Aha, w ten sposób sobie pogrywa mój przeciwnik. Hetman A5, wzmocnimy tutaj punkt C3. Jeżeli bicie, to bije pionek, zrobimy sobie wolnego pionka. Skoczek F8 zawsze obroni tutaj skrzydło nasze królewskie. Nie będzie chyba tutaj krzywdy. Spróbujemy zagrać teraz wieża C8, wzmocnić tutaj linię C i atakować. Ok. No, podziwiam komentatorów piłkarskich. Słuchajcie, język lata, jest to strasznie męczące, ale damy radę, moi drodzy, damy radę.
Czekamy teraz na ruch przeciwnika. 3 minuty na zegarze. 2 minuty z hakiem. Mądrze zagrał. Wymusza nam święcenie. Nie święcenie, tylko wymianę. Musimy wymienić. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Zagramy tak. Zejdziemy ze związania i będziemy tutaj maltretować pionka na D4. Nie pozwolił nam. Ok. Ok, nie pozwolił nam. Skoczek B8, skoczek C6. Skoczek B8, skoczek C6. Czemu na C5 pokazuje? Tak spróbujemy. Albo w ogóle jeszcze raz skoczek A6, skoczek C7, skoczek B5 na C3. Jeszcze raz może ten plan spróbujemy zrobić. Długa droga, ale jest możliwa. Skoczek chce dać szacha, poświęcić. Założę się, że skoczek chce tutaj ruszyć i poświęcić. Dobrze, spróbujemy. No, skoczek na H6 zbijamy. Goniec zbija. Słuchajcie, będę miał problem. Będę miał problem. Skoczek H6 to jest świetne posunięcie. Na F6 to jest gorsze posunięcie. Bo zbija goniec na końcu. No, lekceważąco tutaj z przeciwnikiem sobie poczynałem. Chociaż tutaj hetman D4, bronię G4 punktu. Uff, jest jednak obrona, jest jednak obrona. Hetman musi bronić G4, także tutaj obroniliśmy się. No te ataki są groźne. Dobrze, że wieża też nie ma punktu C7, skoczek broni, więc jest dobrze. Przeciwnik poświęcił figurę, więc też mogę poświęcić w razie czego tą figurę. No i teraz kwestia, jak to bronić. Mogę zagrać tu i mieć już bezpieczną placówkę, albo zbić pionka. Szach i tu. Nie, no chyba zbijemy pionka. Szach to król H8, goniec H6, to wieża G8, wieża C8 i przegrywam. Ale mam jeszcze F5 na szczęście. Hetman broni G7. No moi drodzy, jakby goniec zagrał na H6, wieża G8 i świetne posunięcie tutaj. Ok, on ma figurę mniej, więc mogę nawet zagrać na trojaczki. Wymieni, wymieni, mam trojaczki. Nie wymieni, ale to wieża leci. Dziękuję uprzejmie. Cieszę się niezmiernie, że się udało. A jeszcze się nie poddał. Damy szacha i hetmana 4, jeśli król tu zagra. Wymiana. Tak, jak mamy dużą przewagę, to starajmy się wymieniać. To już myślę, że posunięcia nie wymagają większego komentarza. Przeciwnik jeszcze się nie chce poddać. Ma prawo, oczywiście, no ale tu już nie ma żadnych szans. Jest, udało się. Nie udało się, zwyciężyliśmy po prostu. Chociaż tam skoczek H6 było silny, więc można powiedzieć, że się udało. Ok, czekamy na kolejnego przeciwnika. Cztery partie za nami, 30 minut, więc prawdopodobnie cztery partie nas jeszcze czekają. 3-4 partie. Tak mniej więcej 3-4 partie. Dobra, mamy. No dobrze, słuchajcie, nie zagram już teraz D4, spróbuję zagrać E4, chociaż nie są to moje otwarcia, ale tak, żebyście tutaj mieli jakąś opcję do nauki. Skoczek C6, ok, zagrajmy w takim razie klasycznie, bicie na D4. Będą tutaj grane smoki. Ok, skoczek C3, idziemy na to. Goniec D4, goniec G7 i skoczek patrzą, więc trzeba obronić na D4 hetmanem. Takie posunięcie? Przyznam się, że nie znam dobrze teorii. Ale chyba skoczek na B3 i nic nie ma. Atakuje, jest to tempo chyba dla mnie. No zaraz, a goniec C5 nie zdobywam w tym momencie hetman? Tu nie może, 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 tu nie może. Aha, może zbić na C3, więc jeszcze może. A to spryciula. Hetman D2 w takim razie. Bicie gońcem na pewno... Nie, no jest dobre, bo tu tracę piona, jak odbije pionkiem, a jak odbije hetmanem, nie zagrał. A więc zdobywam w tym momencie hetmanka.
No dobrze. Hetmana. Tu jeszcze może się obronić, ale to już zdobycie figury z mojej strony. Tak czy nie? Poczekajcie. Tutaj? Nie, to ja gafę popełniłem. Niesamowite, słuchajcie. Za szybko myślę. Za szybko gram. Skoczek bije 4, goniec bije i tutaj goniec jest do odbicia. Tak, no właśnie, to ja popełniłem gafę. Tutaj hetman. Niewiarygodne, moi drodzy. Popełniłem gafę. Ale dobrze, pozycja jest na tyle ostra, że jeszcze spróbuję coś zakombinować. Jak tutaj. Niewiarygodne, aż muszę sobie to przeanalizować. Bardzo ciekawe. A, Krzysztof, ucz się teorii. No muszę to zbić chyba, bo tutaj goniec mi wisi po prostu. Dobrze, zbić trzeba. Hetman zbije na pewno. No chyba, że nie, tutaj nie może zbić, bo skoczek odbija. Hetman na pewno i będę musiał się zasłonić gońcem. No dobrze, mam duży rozwój figur, ale chyba tutaj czarny jest w porządku. Może zbić tutaj wieża B1, to zrobię krótką. A jeśli zbiję tutaj, to zrobię długą, jak na złość. Dobrze, robię długą, oddaję pionę już bez opamiętania za, moi drodzy, za jakiś tam rozwój, inicjatywę, ciężko to nazwać. Aż mi się chce zbić na D6, żeby hetmanem zbić na D6 i żeby król nie miał roszady, ale chyba aż taki odważny nie jestem. Goniec na E3. Będę starał się łapać może hetmana w jakimś stopniu. Czy to się uda? Czy to się uda? No wieża G1 zagramy. No tego chyba pionkę już nie weźmie. To będzie samobójca, bo się linia otworzy na H i będę miał opcję dobrej gry. Wieża G3 zagram. Jeśli zbiję tutaj, to zagram goniec F3 i z groźbą wzięcia hetmana. Nie zagrał. Mogę tutaj go pomęczyć, grając na przykład goniec G4 i zbić tu. Czy to mi się kalkuluje? Mogę jeszcze tutaj. Dobrze, czas nas goni. Wieża G5 zagram jednak, żeby hetman miał trochę problemów z tą ucieczką. Niestandardowo. Chce mi dać mata. No, spryciula. Spryciula. Dobrze, moi drodzy, C3. Goniec tutaj jeszcze mnie kusi H4, żeby już nie oddawać tego potwora mojego gońca na E3. Tak też zrobimy. Trochę musimy przyspieszyć. Trochę musimy przyspieszyć. Ach, mocno gra mój przeciwnik. Mocno. Chce mnie tu zniszczyć. Chce mnie tu zniszczyć. Skoczek D4. Jeżeli bije, to zbijamy gońcem i zdobywamy materiał. Jeżeli on nie odbije, to my zbijemy i sami gramy gońcem i zdobywamy materiał. Będziemy tu patrzeć. Tak. To jest dobra rzecz w wykonaniu przeciwnika. H4 zagrać trzeba, wzmocnić punkt na G5. Oczywiście mogłem nie oddawać wieży, zagrać jakieś wieża B5, ale chcę oddać wieżę za inicjatywę. Chcę to zrobić. O, ciekawe, no to zbijam. Aha, tutaj jest E5 jeszcze. Jakie ciekawostki niesamowite, moi drodzy. Ciekawe. No dobra, gram. On musi zagrać E5 i wracam. Teraz punkt D6 jest punktem słabym. Ale strasznie dużo pionów mi nazbierał. Mam cztery pionki na. Oj. No właśnie. Mogę zbić tu z szachem i zbić tutaj i. Tak zrobimy. Słuchajcie, ryzyk fizyk. Nie ma tutaj, co się dłużej zastanawiać. Musimy w ten sposób grać. Goniec po czarnych polach. Mam nadzieję, że zrobi karierę. Chociaż nie będzie łatwo, ale przynajmniej mój król będzie bezpieczny, więc zbijamy tutaj. Grozimy jakieś wieża E1. Grozimy jakiś goniec G4, wieża E1. Więc zobaczymy, jak to się ułoży. Goniec C4 będzie słaby, bo od razu gramy. Wieża E1 jeszcze nam pomoże w tym planie naszym. W czasie się trochę wyrównuje. Zobaczymy, co to się będzie działo dalej. F6. On chce tutaj mnie, tutaj mogę zagrać. Wieża E1. Od razu. Grożę goniec C4. Ze zdobyciem materiału, ale jak zagram goniec C4, on mi zbije tu i będzie miał sporą przewagę. Dobrze gra mój przeciwnik. Słuchajcie, naprawdę dobrze. Zagram tak. Jeszcze mimo wszystko ucieknę gońcem. Ale mój przeciwnik gra bardzo sprytnie. Naprawdę sprytnie.
ma lekko, moi drodzy. Goniec D3. Szukamy aktywności, jeśli hetman... A jednak uciekł. Jednak uciekł. Dobrze. Dobrze. Będziemy go męczyć H5 jakimiś tutaj, jakimiś sztuczkami. Zagramy bicie z szachem i wieża G1. Muszę starać się tutaj uderzać w punkt G6. Muszę starać się jakoś tutaj go oszukać w jakimś stopniu. Jakiś F5 osłabi czarne pola. Dobra, jest F5, osłabił czarne pola, ale jak to wykorzystać? To nigdy nie jest proste. Słuchajcie, no goniec, no nie wiem jak grać. Teraz powiem szczerze, trochę się zagubiłem. Spróbuję tak i tak i hetmanem wjechać na G5. O, taką zrobimy opcję. A3 jest opcja, tu zagramy... Zagramy szybkie bicie, może zbije wieża i spróbujemy zagrać hetman. Hetmanem. Bo hetmanem na H6 nawet, z jakimiś matami. Tak. A tu podwala wieżę. Dobra, hetman G5, nie ma co się zastanawiać, czasu jest mało. Trzeba grać trochę szybciej. Król D2, dlatego że chcę zagrać wieżą. Tak, teraz wieża E1. Wieża E1. I hetman E5. Myślę, że tu już jest wygrana partia. Myślę, że to jest wygrana pozycja. Grozi mat na G7. Udało się skonsolidować figurki. Widać, że goniec jest tutaj potworem. Ten nie zagrał. Wieża H7 tutaj. To już jest przegrana na pewno, tylko przy tym czasie trzeba jeszcze uważać. Zawsze trzeba uważać, do samego końca. Ok, 23 minuty do końca turnieju. Hetman F6 spróbujemy jeszcze. Grozi wieża E7, grozi zbicie. Hetman F7 prawdopodobnie, to jeszcze mogę na C6 zbić. Dobrze, zbijamy. Zbijamy, nie ma tutaj taryfy ulgowej. Zbijamy i zbijamy na F5, żeby trochę mieć pionków. Ale to teraz dajemy szacha. No i wygrywamy. Mat w jednym ruchu, hetman na F6. Ciekawa pozycja, bardzo ciekawe otwarcie tutaj. Ze strony białego trzeba sprawdzić to, co tam się działo. Przeanalizujemy sobie później tą pozycję. No, zaskakująco. Zaskakująco ciekawie grają tu moi przeciwnicy. Mamy 5 partii za sobą. Czekamy dalej na przeciwnika. Ok, no dobra. Zagramy znowu E4. Może jakiś debiut inny się pojawi. C5, obrona sycylijska, D6, wariant Najdorfa. Tutaj zagram hetman D4, żeby przeciwnika troszeczkę zaskoczyć. Jeżeli skoczek C6, to goniec B5. Jest to wszystko normalne, trzeba zbić, bo nam hetman wisiał. Goniec zagramy na G5, dosyć agresywnie. I teraz zobaczymy, co zagra za mój przeciwnik. Chcę wymienić hetmany. No nie pozwolę mu na to. Nie pozwolę mu na to, zagramy tak. Hetman może zbić na B2, oczywiście tego piona znowu oddaję za inicjatywę, wieża B1. Ten ruch już jest chyba słaby, mogę zbić, bo tu będzie pionek na D6 cały czas podparty. Krótka roszada, no i mamy dwa skoczki na dwa gońce, ale piony, struktura pionów czarnych jest nadszarpnięta, są trzy wyspy pionowe, my mamy dwie. Teraz dobrze to wykorzystać. Goniec zagrał. Dobrze broni tu pionka. Teraz jak to mądrze wykorzystać, moi drodzy? Zastanówmy się chwilę. Może E5, bicie, wejście. Zbyt myślę, że odważnie. Zagramy skoczek A4, potem B3 i C4. Może coś w tym stylu. Jeszcze myślałem nad hetman H6. On mógłby powtarzać ruchy. Hetman F4 może by z tą lepiej. Ciekawe tutaj są. Naprawdę szachy są. Grą o wielu
wielu możliwościach, no, są nieograniczone, bym powiedział. Za wygadywanie bzdury, wybaczcie. No i gram C4. Wzmacniam centrum, teraz wieża. No, chyba trzeba grać po ludzku. Tutaj mi atakuje skoczka, więc uciekam. Mam świetne pole na D5. No, pozycja białych jest lepsza, już mówię tutaj z czystym sumieniem, z całą pewnością. Pozycja jest lepsza. Przepraszam, wystarczy tutaj wzmocnić baterię na linii D, może wieża E1. Dlaczego by nie? Goniec G4 to trzeba tutaj. No dobrze, zbijamy i wchodzimy na otwartą linię E. Dlaczego nie? Skoczek D5 teraz ma piękną. A już mówiłem, że skoczek D5 ma piękną placówkę. Trzeba tam w końcu zagrać. Goniec E6 prawdopodobnie może zagrać. Tak, to gramy skoczek D5. Grozi bicie, grozi skoczek na C7 z widełkami na hetmana i na wieżyczkę. W późniejszym planie będziemy zbijać pionkę na D6 hetmanem. Ok, udało nam się. Jeszcze tylko zastanawiam się nad ruchem skoczek E7, król H8, zbicie tu, żeby bardzo strukturę przeciwnika popsuć. Na pewno to też byłaby wygrana, ale kusi mnie oczywiście wzięcie jakości, co jest pewnie opcją dobrą. Niech ja się zastanowię, czy tutaj nie zagrać w to. Słuchajcie, widzimy dobry ruch, to zawsze się zastanówmy, czy nie znajdziemy ruchu lepszego. Tutaj król, bicie, bicie, bicie. Jeszcze raz tu, król, bicie, bicie, bicie. I tutaj. No dobrze, nie. Weźmiemy, z uwagi na to, że czasu jest niewiele, zagramy sobie na C7 z widełkami. Z widełkami, dobre. Zbijamy wieżę, bo zbić wieżę trzeba. Możemy też zbić tutaj. No, zbijamy na D6. Dwie wieże na wolnych liniach. Tak sądziłem, że goniec zagra na G4, ale mamy odpowiedź hetman na D5. Przesłaniamy tutaj diagonale, chcemy wymienić. Już tutaj zdwojone pionki nie będą miały znaczenia, jeśli czarny zdwoi nam pionę i będziemy po prostu mieli dużą tutaj przewagę. H3 zagram, bo mogę. Odbiję najwyżej hetmanem. Nie wymienia słusznie. Hetman D6. No tak, scentralizujemy hetmana. Patrzymy na piona, nie pozwalamy zagrać wieży na D8. Z jakim planem dalszym tutaj? Może skoczek G5, żeby tego do końca. Chociaż pozycja jest tak dobra, że aż się nie chce robić żadnego ruchu. Teraz skoczek G5 jest ok, bo tutaj wieża weszła i jest związanie, dlatego skoczek G5 chcemy starać się wymienić jak najwięcej. Ok, hetmanem zagramy na D3. Gdybyśmy zagrali na D2, to jeszcze goniec by nas tu związał, a po gońcu F5 zbijamy na E8 z tempem. I po prostu następuje seria wymian. No zbijamy oczywiście na E8, hetman odbija i zagramy hetmanem na E3, na E3. Jeśli hetman zbija FE, goniec H6, zagramy z szachem. Tracimy piona. No dobra, ale pion to jeszcze nie jest figura, więc za cenę piona będziemy mieli bardzo uproszczony materiał. Nie poszedł na to przeciwnik. Ok, skoczek F3, wracamy. Zawsze na parę gońców trzeba bardzo uważać. To może być niebezpieczna siła. To hetman E7 i grozimy takim zagraniem wieża D8. Jeśli goniec F8, to zagramy wieża D8 mimo wszystko. Z wygraną pozycją totalnie. Dokładnie tak. Goniec nie może zbić z wiadomych względów. Związanie i tutaj chyba przeciwnik będzie musiał oddać hetmana za wieżę. Albo dostanie mata na F8. Dobrą opcją jest też oczywiście poddanie się. No, pozycja przegrana, ale przeciwnik nie wykazał się tutaj jakimś wielką dobrą grą. Ale też ciekawą. No słuchajcie, z każdym można wygrać, z każdym można przegrać. Nie lekceważmy żadnego przeciwnika, żadnego zawodnika, żadnego szachisty, szachistki. Nie lekceważmy, bądźmy pokorni zawsze. Okay. Została minuta i 15 sekund. Do końca turnieju 15 minut.
No nie, no to już tutaj hetman F8 z szachem i odbijamy hetmana, myślę, najprostsza droga. Tak jest, zwycięstwo w kieszeni. Tutaj jesteśmy na razie na numer 1, ale drepcze nam tutaj za plecami jakiś Matrix, Trinity. Ok. Spróbujemy troszkę uciec przeciwnikowi i obetniemy czas. D4, skoczek F6, może będzie obrona królewsko-indyjska. Dobra, goniec F4, czyli Londyn tak zwany. Tu białe nie wykazują się inicjatywą na zwycięstwo, tylko chcą stabilnie wyprowadzić figury poprzez C3. Dobra wymianka, nie jest zła. Pozycja czarnych jest w porządku. Tutaj koń D5 grozi, ale jeszcze nie teraz. Skoczka C6 wyprowadzić trzeba. Mamy plan skoczek B4 i na pionka C2 się zaczaić. A więc tutaj ten ruch nie jest dobry. Słuchajcie, goniec, moment, tu chcę wejść. Mam mało czasu, bo sobie go obciąłem. Goniec F5, wszystkie figury w grze. Na pewno jest ok. Skoczek C5, C7 to wieża C8. Teraz mam bardzo dobry ruch skoczek D5, jeśli bym miał taką opcję. Jeżeli przeciwnik zagrałby jakieś puste posunięcie, to skoczek D5 z obroną. I dobra, więc tak gramy, ale tu też był czujny. Teraz on odejdzie gońcem, rzecz jasna. A my zagramy A6, on musi odejść, gramy tak. Opcja jest C4, ale na B2 wisi. Dobrze, zatem ścieśnijmy go tutaj. Ścieśnijmy przeciwnika. Jest też taki ruch, chce nam zrobić widły. On chce nam zrobić widły, moi drodzy. Nie damy się, zagramy skoczek B6. Zagramy skoczek F6, tutaj będziemy też grać. Dobra, musimy też patrzeć na zegar. Na zegar musimy patrzeć. Możemy zagrać tak, zagrajmy tak, spróbujemy zbić wieżą czy pionem. Wieżą zbijmy. Wolna linia to wolna linia. Trzeba z niej korzystać. Tak jest, wzmocnijmy tutaj baterię na linii D i zagramy sobie w ten sposób. Nie można zbić. Teraz zbijemy gońca, który był paskudny. E5, bardzo dobrze tutaj zajmujemy pole D5. Pole D4, wróć. Pole D4. Skoczek F1 jeszcze może takie posunięcie zagrać. Albo w ten sposób. F5 zagramy. Skoczek C5. Wieża. Czy wymienić to do końca? A tu pionek wisi. Dobra. Wymieniamy chyba do końca. Ciekawe. Ciekawe zagranie. Musimy wymienić do końca. Wisi nam tu pion. No to go bronimy. W ten sposób. Końcówka na równym drewnie, czyli na równym materiale. Minuta na zegarze. Słuchajcie, ryzyko nie wiem, czy się opłaciło. Będziemy próbować. Tu jest pion broniony. H6 jest po to, aby wejść królem szybko na F7, E6. Jeżeli króla podprowadzimy, to będzie bardzo dobrze. Na pograniczu zwycięstwa. Król E7. I tutaj już grozimy. Dobra. Co on tutaj chce od nas? Gramy tak. Da nam szacha. Król. Szach, król C7 tutaj, szach kolejny, mogę wzbić później, zobaczymy. Skoczek H4 jest taka opcja, no muszę tak zagrać, nie mam wyjścia, muszę chyba tak zagrać, no nie, słuchajcie, nie wygląda to dobrze, muszę zagrać z powrotem tak i zagram królem na E7, niech mi tutaj bije, muszę to obronić, muszę być królem blisko tutaj swoich pionków, nie mam wyboru. Skoczek H4... tak, goniec F6, żeby skoczek na H4 nie wszedł. I teraz już mogę spróbować nawet E4 zagrać. Tak zagramy. Znowu to samo. Tutaj to królem teraz na D5. O właśnie. I skoczek już nie ma tutaj ratunku. Goniec E7 i skoczek w ogóle nie ma ratunku. Dobrze, zagramy tak. Skoczek jest w pułapce.
Goniec fajnie tutaj go broni. Tylko teraz kwestia. Wszystko czek tam ucieknie. Cóż ja chciałem. Dobra, zagramy w ten sposób. Tak. Tak i król. Czy bez skoczek nie miał ucieczki? Tutaj, to tutaj, tu, tu, figura więcej. No dobra, ale 26 sekund, o kurczę, słuchajcie, muszę się śpieszyć. Troszkę się zagadałem, teraz spróbuję zagrać dosyć szybko. Słuchajcie, nie mam wyboru. Nie mam wyboru. Jakieś 25 sekund, jakieś 20 ruchów w miarę dobrych. O, dobra, teraz już będzie prościej. Teraz już będzie prościej. Ruchy deklarowane. No i mamy mata. Gońcem na D2. Musi jeszcze ruszyć pionek. Na szczęście nie ma pata. Jest mat. Dobra. Zwycięstwo się opłaciło. Tutaj skracanie czasu się opłaciło. No dobrze. Mamy ostatnią partię. Już czasu nie będę ucinał. E4, C5. Obrona sycylijska. E6. Goniec D3. Ciekawe posunięcie tutaj z planem C3, goniec C2 i D4 prawdopodobnie. Są takie opcje. Dokładnie tak. Zagramy D5. Prawdopodobnie E5. Skoczek D7. Zagrajmy hetman C7. Chcemy tutaj wziąć tą figurę. Zagrajmy tak i zagrajmy sobie B6 z planem goniec na A6. No dobra, to w przelocie trzeba zbić. I spokojnie goniec E7 myślę. No dobrze, spokojnie wyprowadźmy figurki. Bardzo szybko gra i myślę, że nieprawidłowo, bo teraz mój goniec będzie niezłą figurą. On potrzebował gońca. Cały czas powtarzam, jak w obronie francuskiej. To są struktury obrony francuskiej. I tutaj trzeba mieć białopolowego gońca, żeby szarpać czarnego. Tu jeszcze grozi skoczek B5. No właśnie, trochę nie doceniłem, ale teraz zagram A6 i jest w porządku. Mierza C8 spróbujmy. Skoczkiem też spróbujemy zagrać w miarę aktywnie na E4. Goniec świetnie broni pionka. Dlaczego ja się tak śpieszę? Niech mi ktoś powie. Mamy czas. 7 minut do końca. 4 minuty na zegarze. Ok. Skoczek D2 nie pozwala mi wejść na E4, więc postarajmy się. Dobra, zróbmy takie, może nie lufcik, myślałem o lufciku. Zagrajmy B5, zawsze to C4 troszeczkę bronimy. I może jakieś wieża E8, zawsze taki ruch się przyda, żeby schować gońca na F8 i wzmocnić punkt E6, chociaż to nie jest najważniejsze, ale tu spróbujmy się poszarpać na B2 lub przestawić skoczka na B6 i na C4 lub zagrać hetmanem na C4. Może w ten sposób. Niech przeciwnik się wysila. Ten goniec troszeczkę mój nie gra. Skoczek świetnie go tutaj blokuje. To jest na plus. Ale teraz spróbujemy wymienić hetmany. Jeżeli wymieni hetmany, to zbijemy rzecz jasna tym pionkiem. Czy tym pionkiem, żeby otworzyć linię B. Bo wieżą nie możemy, bo będą widły na B3. Ale nie wymieni hetmanów. Więc my weźmiemy piona. Chyba mamy przewagę. Przewagę piona. Tutaj nic nie grozi. Trzeba się starać rozglądać po całej planszy. Na B2 jeszcze można wziąć. No, jest pion więcej. Tutaj będzie chyba w porządku. Tu będzie chyba w porządku. Jeszcze może zagrać wieżą na E2 lub wieżą D2 i starać się grać B3. Nie mogę hetmanem, bo jest cały czas B3. Hetmanem nie mogę się wrócić. No właśnie. Też jest jakiś plus dla przeciwnika. Dobrze zagrał. Dobrze zagrał. Moi drodzy, chyba tak spróbujemy B4 go podważyć.
Tutaj to bicie i jest partia wygrana. Teraz spróbujemy zbić, żeby pozbyć się wszelakich tutaj pułapek ze strony przeciwnika. Ok, wieża C8, zobaczmy. Zobaczcie, jak ona bardzo ważną rolę spełnia przy tym związaniu. To też jest nauka do tego, aby stawiać wieże na wolnych liniach. To jest ważne. Nie wiadomo, kiedy nam ta wieża się przyda, słuchajcie. Dobrze, czekamy tutaj na zagranie. No, bijemy. Wymieniamy hetmany na pewno. Mamy pionka więcej, więc wymiana hetmanów jest na pewno korzystna. Ok. Co dalej? Ustawmy linię, wieżę na linii B. Chociaż nie, no, puściłem punkt C4, bo chcę drugą wieżę wprowadzić. Goniec A8 może... skoczka na B6 trzeba było chyba ustawić. Dokładnie, przeciwnik to wykorzystał bardzo szybko. Ok, zbijamy. Skoczek B2 też mogę zagrać i gońcem mogę na D5 zagrać. W razie czego. Tak, będzie mnie męczył. Goniec D5, wieża broni skoczka, jest w porządku. Skoczek na D3 może kicnąć. Skoczek E3 jest też takie posunięcie, które grozi mi wzięciem gońca. Dobrze, słuchajcie, co by tu zagrać? Może tak spróbuję jeszcze przeciwnika postraszyć. Aha, on ma wtrącenie. No trudno, ale to jeszcze nie koniec świata. Bo teraz ja też będę miał dobrą opcję. Mianowicie goniec B6, jest pionek więcej, więc jest dobrze. Zobaczcie, wieża się na E8 przydała, tak jak mówiłem. Po pewnych tutaj wymianach. O, to teraz mój przeciwnik zagrał dosyć słodko. Atakujemy wieżę, atakujemy skoczka. Przewaga materialna jest nieunikniona, więc jest w porządku. 3 minuty do końca, więc tutaj następna partia już na pewno się nie będzie liczyła do zdobycia punktów. Więc jeżeli przeciwnik by się poddał, to już nam się nie uda następnej partii rozegrać. No ale jeszcze przeciwnik myśli. Trzeba być czujnym do końca, moi drodzy. Jeszcze E6 jest takie wtrącenie. No nie, dobra, tutaj poszło w ten sposób. Myślę, że bezpiecznie skoczek C4, żeby nie wpuścić wieży. Chociaż nie, tutaj można spokojnie zbić gońcem, bo król nie ma lufciku i będziemy starać się wjechać na linię pierwszą. My też nie mamy luftu, czyli tutaj takiego... A właśnie, to było bardzo dobre posunięcie. Zobaczcie, jeżeli ja zbiję tutaj, to on mi namata na C8. Więc ja muszę wieżą wrócić. Wieża zbija. Muszę bronić swojego króla, co jest bardzo ważne. I teraz już jest ok pozycja. Zrobię lufcik. Tu mogę zagrać wieża B6 i skoczek na C4. I jest ok. Król nie może na F2. No, zagram skoczkiem, bronię wieżę. Pozycja się rozwiązała sama. Dobra, wzmocnimy tutaj królem. Podejdziemy królem i obronimy pionka. No, jest pozycja wygrana. Bardzo łatwa jeszcze taka taktyczka. Wieża bije na G2. Jak król zbija, skoczek na E3 i zbijam wieżę. Ok. I jest mat na G5. Dobrze, wracamy do turnieju. Tutaj nam się już zakończyło. No mimo, słuchajcie, wszystkich zwycięstw w turnieju zajmujemy drugie miejsce. Widać, że nasz tutaj główny rywal rozegrał dwie partie więcej. Jest to możliwe w tym systemie turniejowym na Lichessie, z tego względu, że szybciej kończył partię i szybciej zaczynał kolejne partie. Więc nawet się z nim nie spotkaliśmy, nie mieliśmy okazji. No nie szkodzi, ważne były partie, a nie wynik turniejowy, ale też jest fajnie, grało 239 osób. Za minutę będzie oficjalne zakończenie turnieju. No ale to już nieważne, nie będę Was tutaj mocno zanudzał. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Uczmy się, analizujmy partie. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.